What's up, Fox? Witajcie na moim poddaszu. Całe to poddasze wykonywałem w te wakacje przez 2 miesiące z moją żoną i przyszedł czas sprawdzić, czy rzeczywiście podwójna warstwa wełny zdała egzamin. Zapraszam na dzisiejszy odcinek, gdzie kamerą termowizyjną zobaczymy, gdzie ucieka z poddasza ciepło. Jeżeli Wam się podoba, to pamiętajcie o subskrypcji i zaczynamy dzisiejszy odcinek. Mamy 22 lutego i na zewnątrz mamy 6 stopni, w domu mamy 21. Czyli de facto samej różnicy pomiędzy tym, co jest w domu, a na zewnątrz mamy 15 stopni. Mógłbym to zrobić, jak będzie zimniej, chociaż nie zapowiada się, ale i tak dla termowizji to będzie no po prostu widoczne. Ja nie mam w domu rekuperacji, ta wentylacja nie wyrabia. Ja po prostu zbiera mi się bardzo dużo wody i no, wpadłem na pomysł, że uchylając wyłaz dachowy mam po prostu zachowany ciąg wentylacyjny. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, ale przynajmniej działa. Do tego badania wykorzystam kamerę termowizyjną i zrobiłem tutaj taki uchwyt, ponieważ ona sama w sobie kręci, generalnie ma tą opcję zapisu, ale wiecie jak to jest, to nie jest też taka jakość, więc będę kręcił jakby podwójnie. Zanim wykonamy nasze badanie, musimy sobie ustawić emisyjność cieplną. Mamy coś takiego jak współczynnik emisyjności, teraz się posiłkuję troszeczkę ściągą. Promieniowanie podczerwone, czyli tak zwane cieplne, emitowane jest przez każde ciało w temperaturze powyżej 0 stopni Kelwina. W naszym przypadku mamy tutaj głównie beton, drewno, no i jakieś tam farby i zaprawy, takie tynkarskie, murarskie cegły. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz sobie za chwilę to wprowadzę do urządzenia, aby ten pomiar był jak najbardziej rzetelny. W jaki sposób tutaj zostało wykonane ocieplenie? Przede wszystkim mamy dwie warstwy wełny. Jedna to jest 10-centymetrowa Ursa Lambda 37, a druga to jest Isover i tutaj posługuję się zdjęciem. Isover 15 i ona miała 33 lampdę. To wszystko zostało skręcone później takimi wieszakami po prostu zrobionymi z drewna, belkami i przekręcona płyta OSB. No i dobra, najważniejsze jest dla mnie okno. Jak się przypatrzycie, to teraz tutaj, o w ogóle moja ręka jest żółta, zielona w sumie. To teraz tu dookoła to co jest, takie ciemne, fioletowe, to tędy nam przenika zimno. I jakby ta część, no to wiadomo, ponieważ w tym miejscu no de facto jest jakby uszczelka i sama szyba, o tyle tutaj na dole mamy kolejną uszczelkę, ale nas interesuje przy ociepleniu tego poddasza ten fragment, czyli de facto to, co dzieje się tutaj, to zimno przenika sobie jakby samą, samą stolarką okienną, a tutaj gdzie ja dokładałem te wszystkie płyty, to jest w sumie git i to mnie najbardziej zaskoczyło, bo ja myślałem, że tędy będzie przenikać zimno, jeszcze tak się staram jakoś to odchylić tą płytę bardziej, ale pod samym oknem płyta ma w granicach 15-17 stopni. A teraz zobaczcie, płyta tutaj na dole, na krawędzi, też ma 17-18, jeden stopień różnicy, więc to jest nic. Naprawdę udało mi się to dobrze wycieplić. Tutaj na środku mamy jakby wszystkie kropki schodzą się do środka. I tutaj był jakby najgorzej zostało to wszystko wykonane i rzeczywiście mogą wystąpić jakieś mostki termiczne. Szczególnie na przykład na łączeniu tych płyt i widać na przykład, że mamy na łączeniu płyt no tam stopień różnicy. Co ciekawe, przed chwilą pokazało mi, że najzimniejsza jest śruba tutaj. A śruba, no wkręt, ma słuchajcie 18 stopni. Tutaj ciekawa sprawa, zobaczcie jaka jest różnica. Karolina ma 33 stopnie na czole, a za nią tam, tu, jest duch, który ma 15. Dobra, w tym miejscu mamy belkę. Belkę od naszego kosza. Generalnie ona się ciągnie tam aż hen dookoła. W momencie, kiedy robiłem tutaj ocieplenie, aby nie dojechać tylko wełną dotąd, tak, i zostawić tą belkę i odtąd zacząć, tylko zrobiliśmy to jakby, przerzuciliśmy wełnę nad nim, tak? Ale no i tak tam będzie jej troszeczkę mniej zawsze, więc tu się zastanawiam, ile z tych szczelin może nam uciekać ciepła. Widzę, że się ten wynik cały czas powtarza, czyli w okolicach 16-17 stopni. W ogóle fajne jest to, że ta kamera ma tą funkcję takiego podwójnego obrazu, bo to wszystko ładnie widać, dobra. O, tutaj jest ciekawa jakaś anomalia. Pokazuje na niej 20 stopni w tym miejscu. Wkręt jakby.
A teraz to przyłożyłem rękę, nie wiem czemu tak się wydarzyło. Może to też jest czasami to pozorne, takie odbite po prostu ciepło. Ale tak idąc po całej długości widzę, że nie jest źle, kurczę, mamy dalej te 16 stopni. Tam jest ta cała centrala sterowania, alarmem i tak dalej, kamerami. I tam może być troszeczkę przekłamane, ale zobaczmy też z ciekawości, zobaczymy jak się bardzo nagrzewają urządzenia, które tutaj są. To mnie zawsze w ogóle zawsze rozwala, patrzcie na to. I zostają ręce. O, właśnie, sprawdźmy jeszcze ile ma podłoga. Podłoga ma 15 stopni, 14,9, 15. Tam już się robi naprawdę zimno, bo teraz tak, dochodzimy do miejsca, gdzie jest mur... Gdzie jest mur łata, czyli de facto przez to, myślałem, że przez okno, ale przez to będzie nam uciekać zawsze najwięcej ciepła. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ konstrukcja tego jest wykonana tak, że mamy, no kończy się jakby nasz beton, tak mówię w skrócie. Na nim mamy położoną no dechę, znaczy no dechę, no belkę, tak? I tutaj na dole zaraz odchodzi nam podbitka domu, no i idzie dach do góry, tak? Więc w tym miejscu, na łączeniu tego, będzie największy mostek termiczny. I ja robiąc to, wpychałem tam wełnę jak najdalej potrafiłem, po to, aby zabezpieczyć tą murłatę od tamtej strony też wełną. No. Belka ma 13 stopni, tak, 11 stopni mamy tutaj zaraz za kominem, a sama łata jako drewno ma tych stopni 13. Natomiast tutaj już płyta zaczyna mieć 14, no i to będzie tutaj... A, już ma 15, to będzie im wyżej, tym będzie rosło. O, tutaj będzie ładnie widać. To, co jest niebieskie, to jest zimne. Widzicie, jaka się tworzy linia? Po całej długości? Ta linia ma tam w okolicach 11 stopni, ale tam, zobaczcie, w narożniku, jaka się zrobiła plama. O kurde. Ja nie wiem, czy myśmy tam czegoś źle nie zrobili, wiesz? Bo tam 7 stopni pokazuje tutaj. Pytanie, a tu rzeczywiście jest zimniej, tylko pytanie, czemu tak jest? Wszystko. Kurde, tu jest 6 stopni w tym narożniku. No bo to jest od zachodu i wieje. Wiem, bo tam było to łączenie dachu takie dziwne. Wieje z tej strony najmocniej, zawsze z tej strony jest najzimniej. No wieje, nie wieje, ale wiesz, wełna powinna być. Ja pamiętam, że tutaj jak robiliśmy, to tam było tak, że dochodziło ileś tam belek razem się łączyło i nie mogliśmy tam ręki wsadzić. I nawet jak ja tutaj podchodzę, to czuję, jak się robi zimniej. Ty, ale kurde, na zewnątrz jest 6 stopni, a tu jest 5,3, 5,8. No, to ten narożnik, no tu żeśmy dali tyłka, Karolina. Bo to jest, kurde, 6 stopni różnicy, co nie? Jak układałeś i było dobrze, to było, że ty, a jak jest źle, to razem. No ktoś musi dostać. Dobra, czyli ten narożnik jest skopany, a ciekawe, czy w ogóle tym peszlem z kamerą nam ucieka ciepło. Nie, 13 stopni ma. Ty, a zobaczmy jeszcze tamten narożnik. Wzdłuż tej murłaty mamy cały czas te 10 stopni. Tak, 10, a w narożniku tam daleko? Tam w narożniku mamy 9 stopni. Tylko, że tam jest garaż, co nie? To tam też tak nie nawiewa. Tu jest najgorszy punkt. Tu jeszcze mamy komin. I akurat ten komin to żeśmy dobrze zabezpieczyli, bo ja pamiętam, że tam głęboko wpychałem. Zobacz, tu jest 12 stopni w narożniku, więc jest gitara. A w tym narożniku? No tu jest 8 stopni. 2 stopnie różnicy. Jeszcze zobaczmy sobie z tej strony. 10, 11. Tu jest tak samo, jak była ta, no, murłata zrobiona. I tutaj mamy w narożniku najcieplej 12 stopni, ale to dlatego, że od tej strony nigdy nie wieje. Tam mamy południe, zawsze było najzimniej. Natomiast tutaj już sama murłata 14 stopni, proszę. Jaka różnica, co? Kurde, to rzeczywiście tam trzeba było dać tej wełny więcej. Jeszcze chcę sprawdzić jedną rzecz, ponieważ ta kamera ma taki tryb, że można widzieć... Tylko musiałbym pogrzebać w ustawieniach, ale ma taki tryb, że widać jakby jak się rozchodzi ciepło. I może będzie widać, że rzeczywiście to ciepłe z dołu wchodzi na górę. Chyba to znalazłem. Mianowicie... No teraz zakłamałem palcem, ale to zielone, tak? To jest jakby... No im cieplejszy kolor, tak jak moja dłoń teraz, tym będzie cieplej i widać jak to ciepło z dołu się rozchodzi, tam mamy 19 stopni, ale w tym trybie, co ciekawe, widać,
nasze belki. Jakoś tak wcześniej go ustawiłem, że było widać... O, tylko trzeba bliżej podejść. Takie czarne poprzeczki, widzicie? To. Te dwa. To po całej długości są porozstawiane, no tak jak de facto są łączenia płyt, tak? Były porozciągane belki i przez te belki istnieje możliwość, że i tak wełna, i tak będzie przechodzić zimno. No i tak jest też w tym przypadku, ponieważ sama płyta ma tam 15,6, a ta belka ma 15,2. No to tam, no tam jakby się dobrze tak przyczepił, no to tam załóżmy pół stopnia jest różnicy, więc w taki sposób tworzą się mostki, ale to i tak jest nic, to jest pół stopnia. Powiem wam tak, martwiłem się, że tutaj będzie naprawdę zimno. Okej, okay, mam to uchylone ze względu na tą wentylację, nie wiem czy to jest najlepsze rozwiązanie, no ale przez tą zimę no nie zauważyłem tutaj w ogóle wilgoci, natomiast jest tutaj cieplej niż w garażu. W garażu jest w okolicach 10-12 stopni, a tutaj ja myślę, że mamy, no jeżeli w domu jest 21, tu widziałem 19, wyskakiwało, no to będzie tak koło 18-17 stopni. Wiedziałem, że najgorzej będą obsadzone, wycieplone na narożniki i tutaj no mea culpa, trzeba było tam rzeczywiście bardziej się nad tym pochylić, no ale tam był taki problem, że dużo tych belek się schodziło i nawet nie wiem jakbym miał tam, ręki nie mogłem tam zmieścić, ale jest tutaj naprawdę ciepło, nawet do tego stopnia, że powiem wam, że mógłbym tutaj spokojnie na przykład to zaaranżować na jakiś pokój i tutaj spać. Taki może krótki filmik i nie było tutaj dużo wodotrysków, natomiast podsumowałem z nim swoje 2 miesiące pracy na poddaszu, bo wszystko to wykonałem sam z żoną. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak to pamiętajcie o subskrypcji, zobaczcie też mnie na Instagramie Jakub Stankowski, no i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!